Jak to miło znowu wskoczyć na wasze ekrany. Oczywiście jesteśmy z powrotem w wiosennej MTV. Pachnie tutaj masa kwiatów. Cudownie. Dzisiaj jak zwykle wasze ulubione klipy. Dziękuję za wszystkie wasze propozycje, za wszystkie kartki, które nadsyłacie. Dzisiaj również rozwiązanie quizu Aerosmith. Jak zobaczycie tę lawinę listów, o nie miejecie. Ale dziękuję wam za to, że tak bardzo gorąco, żeście włączyli się do tego quizu. Masa dobrych odpowiedzi. A zacznijmy od klipu grupy Nirvana. Jak zapewne wiecie, 2 tygodnie temu lider tego zespołu Kurt Cobain odebrał sobie życie. Myślę, że był niepowtarzalnym artystą, był głosem generacji lat 90. W jego głosie, w jego piosenkach była masa frustracji, ale również było bardzo wiele takich popowych elementów. Posłuchajmy może jednej z ostatnich piosenek z 4. płyty, z płyty, która ukazała się niedawno, utwór Heart Shaped Box. Nie ma już Kurta Cobaina, ale są jego klipy. Jakie to jest strasznie ciężkie. To jest pudło z odpowiedziami na quiz Aerosmith. Ponad 5000 kartek. Znacie ten zespół na wylot. Wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Za chwilę wylosujemy 3 szczęśliwców, którzy pójdą na koncert. Ale przed Aerosmith obejrzyjcie East 17. Szczególnie dziewczyny proszę o ten klip, no bo oczywiście jest bardzo przystojny wokalista. East 17, brytyjska grupa, która śpiewa muzykę pop, taką do tańca. I utwór It's Alright. Wszystko w porządku. A teraz zanurzam się tutaj w tych odpowiedziach, które są niesamowite. Takie wielkie serce na przykład. Oczywiście, jeżeli chcecie znać odpowiedzi, to takie płyty jak Permanent Vacation, Pump, czy Get a Grip, czy Down with Mirrors. Tych płyt Aerosmith nagrał ponad 10, a więc było sporo do wyboru. Jesteście cudowni, że tak doskonale znacie ten zespół, a teraz 3 osoby pójdą na koncert 29 maja razem z MTV. To już będzie letnie MTV. Uwaga, nie mogę podrzucić, bo tego jest za dużo. Już mam jedną. To jest Michał Wiśniewski z Warszawy, z ulicy Jałtańskiej. Jeden bilet. Teraz następny bilet. Och jej, jak to jest tego dużo. Chcę coś z dołu może wybrać. O, znalazłem. To będzie Marcin Morścibrocki, też z Warszawy. Proszę, Warszawa tym razem dopisała. I ostatnia nagroda jest wyjątkowo cenna. Jest to bilet i spotkanie z grupą Aerosmith. Tak, twarzą w twarzy z Stevenem Taylorem i jego kolegami. Kto będzie miał to szczęście? O, taka śmieszna kartka. Dariusz Osiecki, też z Warszawy. Jednak proszę, okazuje się, że MTV oglądane jest w Warszawie i to bardzo. Darek, ty również spotkasz się z grupą MTV. Musimy się specjalnie na to umówić. Gratuluję tym wszystkim, którzy mieli okazję i wygrali. Ponad 4000 osób będzie zawiedzionych, ale teraz spójrzcie na klip i mam nadzieję, że sami pójdziecie na koncert, kupicie sobie bilety, jak będziecie to chcieli. A więc East 17 i Aerosmith. Aerosmith wystąpi w Warszawie 29 maja, a za chwilę zobaczycie dokładny rozkład jazdy po Polsce kilku znanych brytyjskich i amerykańskich zespołów. Acoustic Alchemy, Black Sabbath, Cocteau Twins, no i właśnie Aerosmith. Ale przed tym jeszcze oczywiście 2 ostatnie klipy. Strasznie prosicie o grupę Queen i to ciągle. Anka Jurkiewicz z Jeleniej Góry, Artur Głowacz z Kielc, ach, jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo osób. Grupa Queen jest ciągle jeszcze żywa w waszych sercach, w moim również, więc z przyjemnością chyba wspólnie obejrzymy stary taki klip Crazy Little Thing Called Love, takie rockabilly trochę w stylu Presleya. Podobno ta piosenka była nagrana gdzieś tak niechcąco, oni zupełnie nie myśleli o tym, żeby ją wydawać na singlu i okazało się, że był to wielki, wielki przebój. A więc Freddie Mercury, grupa Queen i w związku z tym jeden króciutki quiz. Proszę, napiszcie do mnie, 2 tygodnie macie czasu na odpowiedź, zaraz zobaczycie również adres. Z jakiego kraju pochodzi Freddie Mercury? Gdzie on się urodził? To był bardzo egzotyczny kraj, nie w Europie, więc sprawdźcie i napiszcie, macie 2 tygodnie czasu na to, oczywiście w nagrodę płyta grupy Queen. Za chwilę Queen i Crazy Little Thing of Love, a na koniec tacy kolesie, którzy teraz udają Rolling Stonesów. Grupa nazywa się Primal Scream, Bobby Gillespie jest tam specjalnie wokalistą tej grupy. On strasznie mówi, kiedy jest z nim prowadzony wywiad, ale kiedy śpiewa, to śpiewa tak strasznie po amerykańsku. A więc Rocks i Primal Scream, a przedtem jeszcze niezapomniany Freddie Mercury i jego Crazy Little Thing of Love. Zobaczymy się niedługo za tydzień. Pa, pa.